Cześć, witajcie piraci w 12 już odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Tutaj kontynuujemy w Abstergo. Teraz musimy stąd wyjść. Gdzieśmy się po prostu najzwyczajniej w świecie włamali, a nie powinniśmy tego robić. Teraz idziemy na pierwsze piętro, tak, do holu, bo tam na nas czeka kurier. I po prostu zobaczymy, co się dalej będzie działo. Od razu mówię, że... O, coś słyszę. O, Rebecca! Nie wierzę! Yo! Ziomki! You limey, be nice. He's high on his own supply. So, how should we do this? Data transfer? O proszę, Rebecca, jak się zmieniła. Great, that should do it. Schudła trochę. We'll email you the receipt. Till next time, take care, Sean. Bye bye, yes, bye. And don't expect any more free coffee. Arrogant. Jak zwykle, Sean zdesperowany. Dobra, wracamy do naszego animusa. Świetnie, kurierką jest Rebecca, a sprzedawcą kawy jest Sean. Zajebiście. Dzięki. A kurde, dlaczego oni dołączyli do Abstergo? To mnie najbardziej dziwi. A może dlatego, że już Desmond był bezużytecznym obiektem? Kluchy masz w tej gębie i... Dlatego tak mówicie po francusku. Dobra. Wbijamy do Animusa. Tu mamy tego Edwarda Kenwaya. Tu jest Julien Ducasse. A tu jest ten Templariusz, ten staruch. My wbijamy już do tego Animuska. O, rutynowe hakowanie. Jakaś cutscenka jest. Oi. Where you going, the market? No, I... My parents have asked me to come live with them, and I'd like to. Oh, what do you mean, live with them? You live here with me. I'm sorry, Edward, but my father is right. You had a decent wage when you worked the farm. Why can you not be satisfied with that? With me? Decent wage? That job was near as damn it to robbery. You want to be married to a peasant the whole of your life? All right, Edward. Może weźmy rozwód jeszcze. You leave now, Caroline. You'll never know what's coming to us. Caroline! Caroline! O, Edward. Trzaśnij drzwiami, pewnie! Jak się wkurzył. Spokojnie, weź sobie apap na ból głowy. Przejdzie ci. What the hell? Wielka i nagła. Marzec tysiące. Krzakami jego bije. Dobre. He left this morning with the galleon. As faith, we'll discover a good use for this old cove ourselves. Aye, we'll make something of it in time. We could keep a fleet here if we like. Pewnie. With a bit of fixing up, it'd be a decent place to call home. Might even convince my wife to come one day. You're married, are you? In God's eyes, I am. She left me some time ago. Even so, keep that fact hid away. Most of these pirates don't respect a man with higher commitments than rum and plunder. Upon mine honor, let me know if you find anything. Okay. Teraz nam mamy cel porozmawiać, nie, iść za Jamesem Kidem. Ale to zanim zrobię, to na prośbę jednego widza chciałbym... Czekaj, wytwarzanie, ekwipunek... gdzie to się robi? Wytwarzanie tutaj, Edward, odzienia. Na prośbę jednego widza chciałbym nałożyć szaty tego Altaira Imla Ahada, więc tak też zrobimy. Tylko nie mogę go teraz założyć, nie wiedzieć czemu. Kurde. Nie wiem, musiałbym do jakiegoś sklepu pójść. Dobra, biegniemy tam teraz.
za Jamesem Kidem. Najwyżej, nie wiem, w kolejnym odcinku albo gdzieś tam najbliższym postaram się to zrobić. Bo po prostu ktoś chce, żeby zobaczył u mnie, jak wygląda Altair Ibn La'ahad w przebraniu Edwarda. Mamy, tu już byliśmy. Co tu jest grane? Chwileczkę. Ja bym sobie to zebrał najpierw. Dobra. No idę już. Babo. O kurde. Zaraz ją zgubimy doszczędnie. No suka nawet na mnie nie poczeka. Ale zaraz, ona jest chyba chłopem, nie? Kurde. Jak ona poszła? Jeśli mogę wiedzieć, bo to jest trochę podejrzane. A, no teraz tam poszła. Okej. Dziwne, podejrzane. To ona jest chłopem czy babą, bo ja już sam nie wiem. Wygląda trochę jak baba, ale się nazywa James Kidd. To ona jest babą czy chłopem w końcu? Odd looking things, aren't they? Old and weathered. Is this what they call? No, to jest chłop. Or is it Aztec? Aha. Are you good with riddles, Edward? Puzzles and ponderings and the like. A dzięki. No worse than the next man, why? I think you've a natural gift for it. The way you think and work. The way you understand the world. Well, I don't know about that. You're talking in riddles now and I don't understand a word. Clamber on top of this thing here, will you? Help me solve something. A to żaden problem. Dobra. Badaj majańską skałę. Stelę, przepraszam, skałę. Chwileczka, najpierw szanta. Ja bym najpierw tą szantę zebrał. Shimmery. You understand? I think so. I've seen its like before. Okej. Szanta nam zwiewa, ale chyba w drugą stronę niestety. Kurde, jakie to jest głupie. No i szanta nam już zwieje. Wow! No i szanta odfrunęła, zajebiście. Ale tu mamy znowu skrzynkę, którą sobie zbierzemy. Dobra. A jak stąd teraz wrócę? Ale ja jestem teraz genialny. Nie no, fajnie. Jakoś stąd wrócę. Chyba tak. O. W ten sposób sobie wrócę. No i dobra. Jest git. Okej. Okay. No, ja chcę wam pokazać ten strój Altaira. Ale jak widzicie, no musiałbym, nie wiem, teraz misję wyłączyć, co chyba w tym przypadku byłoby niemożliwe. Dobra, interakcja. Ah, right, I know this feeling. I have since I was a lad. Żaden problem. It's like using every sense at once, isn't it? To see sounds and hear shapes. What a combination. Czekaj. O! To już jest. Piękna forma. Teraz tutaj mamy dotrzeć. Every man and woman on this earth has in them a kind of intuition hidden deep away. I've had this sense. Odkopujemy to. You are a gifted man, Edward. Dzięki. Has a strange look. Is it worth something? Nothing you can spend. But if you find all of them, it'll lead to something grand. Dobra. A few dozen, I think. This way. To w kupę tego będzie kilka tuzinów. Około 36, może 48. Cholera. O kurde. Ile tego jest? Dobra. Przynajmniej na tym terenie, bo to jest mniejsza mapa. Z tego co mi wiadomo. Dobra. I found something else just here. I think you'll take this.
A, teraz trzeba podążać za Jamesem Kidem. Tak, czyli to musi być ten sam James Kidd. Chwileczkę, skrzynka. Daj mi zabrać skrzynię. Dzięki. Już mogę iść. Okej. Okay. Biegniemy, biegniemy. Ale się fajnie tutaj biega po takich terenach. Teraz jesteśmy w jaskini. Bardzo dobrze. A tu już nie, chyba nie można biegać szybciej. No pewnie. Aha. Dobra, biegniemy. Chciałbym przyspieszyć, ale nie mogę. An Iron Maiden or a collection of thumbscrews. Or a pair of anguish. jak tu się wzbogacił nasz Dukas wtedy. What the hell? Not a nice way to kick off. But that is some damn fine gear. Try the key you took from Dukas. Aha. That's one. Only four left. O kurde. Aye. It might be that these four Templars have them. Aha. See the names here. Dziwne. They've been sent to kill these four targets. Hang me, that's the map I sold to Governor Torres in Havana. He said it marked the location of assassin encampments. Aha. You think maybe you owe them a bit of warning then? If you have any kind of heart beating in that chest. I suppose I could. If it leads me to the four other keys. Okej. Okay. Bad excuse is better than none at all. No tak, zła jest gorsza od takiej omylnej. Aha, no i co teraz mamy zrobić? Łowy na templariuszy. Aha, czyli teraz mamy robić tak zwane łowy na templariuszy. A gdzie my po prostu mamy najbliżej? Chyba tutaj. Chwileczkę. Tu jeszcze jest jakaś skrzyneczka. Spotkaj się z Jamesem Kidem. A tutaj co mamy? Aha. Tam musi być jakiś bardzo ważny artefakt, skoro on tak został zamknięty. Więc nie mamy wyjścia, jak tylko szukać dalej. No, naprawdę chcę wam bardzo pokazać ten strój Altaira, ale widzę, że no nie da się póki co teraz. O, tu już można jakoś wyjść. Wybornie. Odświeżymy sobie punkt widokowy. Co po prostu nam da zupgrade'owanie mapy. O, proszę. Akurat będzie. Odświeżymy. I będziemy mieli z głowy. Dobra, wyskakujemy. Jep. Okej. I do kawki. Spotkaj się z Jamesem Kidem, spokojnie. Chwileczkę, to są jakieś sklepy? Sklepiki, sklepiki. No nie ma sklepów, nie widzę zbytnio. No trudno. Dobra, wracamy na ten statek. Czekamy, aż się coś załaduje. Okej. Aha, trzeba się tutaj z nim spotkać. Dobra. Dobrze. Nie ma sprawy. Już. Jesteśmy tutaj. Leaving already. I think this cove suits you best, Edward. Better than that costume does. Oh, come on now. My pirate's kid. We take as we please and become who we like. Self-made man. But that look ain't you. It's not who you are. Who am I then? Hard to tell some days. All I know is you like dangerous prizes. No pewnie. Like the observatory. I think you know more about that than you let on in NASA. You noticed that, did you?
Co, odpływacie beze mnie? Aha, dobra. Co? Zostawiają mnie te debile. Aha, misja zakończona. Wspomnienie, pierwsza stara zatoczka. Wspomnienie daje jako 3. No nie było jakoś tak specjalnie epicko, dlatego daję 3. Kontynuujemy. Aha, to oni tu zostają jednak. Nie, odbywają. Dziady, zostawili mnie. Okej, co mamy na tej mapie zatem? O, co to jest? Co to jest? Ulepszenie zatoki. A nie ma tu żadnego sklepu czy coś? Może zachodnioindyjskie. No, no to super, tyle tu ja wiem. Okej. Biegniemy sobie. Kurde, co tu się stało? O, biedaki. To nie mogło się to dla nich za dobrze skończyć. Wow. Czekaj, tu mamy jakiś upgrade zatoki. Co tam lejecie, mordy? Zaraz będziecie wiwatować mi. O kurde, dobra, jakaś interakcja. Aha. Zarządza, o, ulepszyć ten budynek. A ulepszę. Ciekawe, co to za budynek. A, zarąbiste. Teraz będziemy mogli ulepszyć ten naszą kawkę. To jest jakaś rozmowa. Aha, to z nim trzeba porozmawiać. Potrzebuję naprawy i ulepszenia z tego kawki. Tak, naprawiamy, przyda się. O, możemy coś sprzedać, sprzedaj ładunek. O kurde, cukru i rumu mamy po cholerę. No ja bym to sprzedał. Nie wiem jak wy, ale najpierw zobaczę, co ja mogę sobie ulepszyć. Ulepszenia kawki, pancerz kadłuba, 4 kafle. Może coś, co jeszcze w ogóle nie ulepszałem. O, siłę taranu. Żeby nasz taran, wiecie, był mocniejszy. Patrzę, coś jeszcze, czego w ogóle nie... O, dzwon nurkowy. A nie, tego jeszcze nie ma. Tego jeszcze nie mogę zrobić. Zaraz, poszukamy tu czegoś, czego jeszcze w ogóle nie ulepszałem. Zapas harpunów. Pancerz łodzi wiosłowej. Przestrzeń magazynu. Kubryk. No patrzę tutaj, bo mógłbym coś tu kupić. O, zapas ciężkich kul. Też sobie kupimy, czemu nie. Moc wybuchowych beczek za drogie. Muszę tutaj o, siłę folgierzy też damy, żeby mogła mocniej pociskać nasze wrogie statki. Siła strzału, kule z łańcuchem, siła strzału, zwykłe kule. A dam tutaj też jako taki upgrade. Siła taranu, nie. Dzieła pościgowe. Dobra, a może jakiś wygląd jeszcze kawki? Popatrzymy, w kształcie Feniksa, syreny. Koło sterowe z brązu, w kształcie kwiatu. Karmazynowe, o. Czekajcie. Obszarpane żagle, czerwone pasy. O, wezmę karmazynowe żagle. Będzie to fajniej wyglądało. Elitaryny galion. Chwileczkę. Zaraz sobie tutaj pokombinujemy. Trzeba tutaj trochę przerobić. Syreny, brązy. Ale weźmy galion w kształcie Feniksa. Okej. No i jeszcze koło sterowe sobie zmienimy w kształcie kwiatu czy z brązu. A weźmiemy sobie... Wybaczcie, mam włączonego TS-a. Zapomniałem go wyłączyć, wybaczcie. Koło sterowe w kształcie kwiatu. A weźmiemy sobie go. No i trochę żeśmy już poupgrade'owali naszą Aquilę. I to troszeczkę. Kule moździerzowe. Uzupełnimy sobie też amunicję.
Żeby nie było. Dobra. A tam. Nie żałuję hajsu. Dobrze. No i mogę sprzedać ten ładunek. Tak, zbyć całość. Hajs nam się zwróci. Rumu też sprzedamy pewnie. Okej. No i szczerze to nam się zwróciło to, co wydaliśmy. O, jeszcze możemy to wydać. Pewnie, wydam te kości. No i tak naprawdę zwróciło nam się to, co żeśmy tak naprawdę wydali. No i dobra, myślę, że starczy na razie taki upgrade. Bo myślę, że nie będziemy tutaj robić wielkich rzeczy. Dobra, co my tu jeszcze mamy? A to co? Będzie za sklep? With a little coin encouragement, I could have the old place Bristol fashion and a flower run fit to obliterate a good tar proper like. Tawerna. Hem, tawerna. Szczerze. W kryjówce. Ulepszenie oblokuje tawernę w kryjówce. Dwarda na wielkiej Inagui. Tawerna, chwileczkę. Na razie odrzucę. Bo jeszcze chciałbym zobaczyć jedno ulepszenie. Tutaj właśnie. Tutaj pewnie będzie ten sklep, który bym sobie coś kupił za hajs, który sprzedałem te rumy i cukry. Dobra, to będzie najpewniej tak, to będzie już General Store. Tak, wydajemy. Okej, okay, no wybaczcie za tego TS-a. Musiałbym go teraz włączyć, ale myślę, że wam to nie będzie jakoś w większym stopniu przeszkadzało. Otwieramy drzwi. Okej. Wow. Witam, witam. Dobra, trzeba... O! Odzienie, odzienie. O, proszę. Szaty Altaira Imla Ahada. Założymy sobie. Okej. I tak będziemy sobie w nim chodzić do końca gry. Znaczy do końca gry, do końca tego odcinka. Hiszpańskie rapiery z koszem. No może jakieś inne mieczyki, chyba że mnie nie stać jeszcze. Nie, miecze zostawiam. Pistolety może jakieś inne. Chyba że też mnie nie stać, no niestety. Amunicji, no nie potrzeba nam. Odzienia, dzieła, sztuki. Kup towary łowieckie. A na co mi kupować jakieś... Szczerze to by się przydało też coś wydać, bo bym sobie też zupgrade'ował naszego Edwarda. O proszę, mniej więcej tak wygląda Altair Ibn La'ahad w czasach to jest ten 18 wiek, tak? W czasach 18 wieku. No powiem wam szczerze, że tutaj wygląda o wiele lepiej niż w Assassin's Creed'zie trójce. Ale to chwileczkę, popatrzę jeszcze na upgrade'y. Ulepszenie Edwarda. Odzienia może jakieś, nie. Czekajcie, patrzę tutaj. Odzienia. Zależy jakie upgrade'y. A może wytwarzanie, tak, tutaj jest wytwarzanie. Skóra ocelota. Skóra humbaka. Aha, muszę pokasielać dwie, żeby sobie mieć już kolejne olstro. Ale może coś jeszcze. Sakwa na amunicję pistoletową. O, dwie skóry dzika bym sobie kupił. Żeby sobie sakwa na bomby dymne. Aha, to jeszcze niedostępne. Odzienie ze skór gotowatych. Łowcy rekinów, takie pierdółki. No to sobie wydamy na amunicję pistoletową. Dwie skóry dzika. I na coś jeszcze chyba. Najwyżej bym sobie jeszcze zupgrade'ował zdrowie. Skóra jelenia, dobra. Skóra dzika i jelenia. Kupujemy. Skup towary łowieckie. Dzika, dzika. Tak, kupimy razy dwa. Jeszcze raz. Okej. I skóra jelenia. Kurde, to już mi nie starczy.
Okej, ale możemy zrobić upgrade. Wytwarzanie. Sakwa na amunicję pistoletową. Okej, my będziemy mieli teraz więcej ammo. Okej, Olstro, skóra humbaka, pewnie droga. Chwileczkę. O, teraz sobie możemy ammo dokupić. Pięknie, już mamy 20 amunicji. Dobra, idziemy. Polatamy sobie trochę w skórze Altaira Imla Ahada. Okej. Pobiegamy sobie teraz tak ogólnie, bo następną misję fabularną będziemy robić w 13 odcinku. Tak to sobie nim teraz pobiegam. Zobaczycie, jak wygląda mianowicie sam Altair Imla Ahad. Może pozbieramy trochę itemów, tak żeby, wiecie, urozmaicić tą rozgrywkę. Tu jest mapka, umrzyk. Skoro na prośbę jednego tam widza chciał, żeby zobaczył u mnie skórkę Altaira Imla Ahada, to też zobaczy. Więc żeby nie było, to zrobię to dla widza, żeby się nie denerwował i żebym ja też się nie musiał denerwować. No mianowicie tak dziwnie to wygląda, jak sam Altair wspina się, Altair Edward w skórze Altaira wspina się po drzewach, ale szczerze wygląda to nawet epicko. Tylko nie te czasy co trzeba, bo Altair żył w czasach, no, 12-13 wiek, a tu mamy 18, więc trochę coś tu jest nie halo. Okej, mamy mapę skarbu. Dziękuję. Pozbieramy sobie, no, żeby mapka była czysta. Okej, tam mamy... O, trochę mamy tutaj tego. Fragmenty sobie zbierzemy animusa. Jep. No i... I jakby jedynki nie spieprzyli, to Altair by mógł umieć pływać, a tak to niestety jest kaleką zasranym. Ale tutaj możecie popatrzeć, jak nasz Altair sobie spokojnie pływał. Wow, ale się zmoczył jego kostium. I fajnie to nawet teraz wygląda, taki trochę szary Altair. No ale to tylko na chwilę, bo przecież to mu... z powrotem kolor wróci. A naprawdę fajnie to wygląda. Jep. Okej, wskakujemy sobie do wody. Tam mamy fragmencik danych animusa. Wow. Jakie ścinki. O, to możemy otworzyć. O, trochę metalu. Tam mamy fragment danych. No i mianowicie tak wygląda po prostu sam Altair. Szkoda, że po takich skałach się już nie da wspinać, jak to było w przypadku, nie wiem, trzeciej części na przykład. Chyba, że po niektórych skałach można się wspinać. Ale to chyba niektóre. Ale mianowicie, no... Myślę, że... będzie jakoś to fajnie wyglądało, ale oczywiście wrócę do wyglądu Edwarda Kenwaya, żeby nie było. Przecież ja wam tylko tu zaprezentuję na fragmenty tego odcinka. Więc spokojnie tak wygląda mniej więcej tutaj nasz Altair. Co, nie można się potem wspinać? Jakie gówno. No i teraz biegnij po fragment danych animusa jeszcze tak. Dobra. Tak jakoś się przebiegniemy. Zdobędziemy sobie ten fragmencik. O, mamy tu młynek. O, skrzyneczka. Też sobie ją zbiorę. Badum. Altair kopie skrzynki. Bardzo nieładnie z jego strony. LOL! Nawet Altaira bugi nawiedziły. Cholera jasna, uciekać. Bugi atakują. Cholera. Dobra, już przestały. Muszę jakoś tak przejść. Kurde.
Dobra, wiecie co? Zakończymy już ten odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie już 12 odcinka z Assassin's Creed 4 Black. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I możecie jeszcze na chwilę popatrzeć sobie na skin Altaira, jak to zajebiście wygląda. Jep. Tylko patrzcie, porównać sobie takiego Altaira do jedynki, a do Black Flaga. No naprawdę epic. Epic pod każdym względem. Trzymajcie się, na razie, Altair idzie sobie odpalić skok wiary. Woohoo!